Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Jak jesteśmy w kuchni, to znaczy, że to jest kolejny odcinek serii Smaki z dzieciństwa. Jako, że zbliżają się wakacje, będą temperatury coraz wyższe, ciepełko na zewnątrz, zarówno Wy, jak i Wasze pociechy będą chciały się w jakiś sposób ochłodzić. Najczęściej albo wodą, albo lodami. I w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zrobić taki stary przepis, bardzo prosty, dwuskładnikowy, żeby mieć lody śmietankowe. Z małą ilością składników, żadnych dodatków, takich jak pełna lista, jak pójdziecie do sklepu i kupicie sobie jakieś w opakowaniu litrowym. Tutaj wiecie, co wkładacie, wiecie, co jecie. Do przepisu potrzebujemy 250 ml śmietanki 30%. Musicie ją dobrze schłodzić, trzymajcie ją w lodówce, tak aby była w niskiej temperaturze, bo jak będzie ciepła, to Wam się nie ubije. A drugim składnikiem będzie ulubiona słodycz, ulubiona łakoć, powiedzmy, że tak powiem, lub zastępstwo łakoci. Jak byliśmy małymi dziećmi, no na pewno jak ja byłem małym dzieckiem, to bardzo często miałem w tornistrze lub w domu tubę z mlekiem. Ale jakim mlekiem? Takim mega słodkim. Na pewno widzieliście, na pewno też próbowaliście, jeśli jesteście w podobnym moim wieku. Coś takiego przez Was było jedzone, więc... Wykorzystamy właśnie takie mleko, dokładnie około 200 gramów. W takich puszkach jest sprzedawane, ona akurat ma 400 gramów, 530, więc połowę tego wykorzystamy do naszego przepisu. Co robimy? No musimy to ubić. Ubijamy to w taki sposób, że nie tworzymy pełnej bitej śmietany, takiej twardej i zwartej. Musi być delikatny puszek. Nie może być to zbita śmietana, więc około... 1,5 minuty do 2 na niewielkich obrotach trzeba to pomieszać, poubijać. Generalnie powinno to mieć zwiększyć się dwukrotnie. Więc rozpoczynamy, widzimy się za moment. Zobaczcie, jaka jest bita śmietana. Znaczy nie jest jeszcze ubita tak w pełni, jest taka ruszająca się, ale już mamy taką piankę. Generalnie to jest efekt, jaki nam jest potrzebny. Teraz do tego wlewamy połowę takiej puszeczki. Jeszcze trochę. Dobra, dosyć. I teraz już na wolnych obrotach dokładnie to mieszamy. Też pomieszajcie to tak przez około pół minuty do minuty, aby się te dwa składniki dobrze zamieszały. Jak sami widzicie, to mleko ma taki bardziej żółtawy kolor, ale to ze względu na to, że tam jest cukier, no i jest mocno skondensowane. Więc jak już taką piankę będziemy mieli, dobrze wymieszaną, możecie jeszcze wziąć sobie łyżeczkę i spróbować, czy słodycz jest odpowiednia dla Was. Jest idealnie. Tak naprawdę bardzo, bardzo delikatnie słodkie. Tak jak lody śmietankowe. I jak już mamy gotowe, wygląda to tak. Weźcie jakieś szklane opakowanie i przelejcie tą masę do niego. Teraz trzeba to wsadzić do zamrażarki na około 3-4 godziny. 6 powinno być już idealnie. Możecie sobie zamknąć to w takim pudełeczku, żeby Wam się nie rozlało wkładając. Wkładamy do zamrażarki i widzimy się, jak już lody będą gotowe. Moi drodzy, pudełko wyszło już z zamrażarki. W międzyczasie, czyli około 5 godzin minęło, zdążyliśmy posadzić 28 pomidorów, pójść z psami na spacer. No i teraz mamy dodatkowo jeszcze obiad zrobić. To jeszcze dodatkowo mamy teraz deser. A lody wyglądają tak. Jakby dłużej postały, no byłyby trochę twardsze, ale zobaczcie, już je próbowałem, przyznam się Wam, naprawdę są super. Nakładamy. Puf, gałeczka jedna, gałeczka druga. Jak widzicie, są puszyste, nie są zmrożone. Ładnie gałki się nakładają. Cyk.
Pewnie jakby troszeczkę dłużej postało, byłyby bardziej zwarte, ale już są wystarczające. Nie muszą być jakieś nie wiadomo jakie kamieniste, bo też nie o to chodzi. Uj, poleciało. Dobrze. Więc generalnie lodziki wyglądają w taki sposób, moi drodzy. Możecie dodać, to są nasze truskawki. No i mogę co najwyżej życzyć Wam smacznego. Powrócicie do dawnych czasów, do lat 80., początek 90., bo akurat składniki, które tutaj są w tych lodach, wtedy były dostępne i często wykorzystywane. Lody są bardzo smaczne, zdrowe, no to zależy, jeśli ktoś lubi cukier i nie zwraca na to jego specjalnie uwagi, no to powinien je umijać, ale jeśli od czasu do czasu chcecie trochę słodkości i się ochłodzić, to takowe lody Wam serdecznie polecam. Tym samym się żegnam z Wami. Smakuje. Jak na mnie? Super. Sprawdźcie je koniecznie. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia w następnym odcinku.